Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal, yay! Dziś będziemy przychodzić do Star Studio, ale oczywiście jak zawsze musimy sprawdzić, czy jest jakiś nowy armor do kupienia. Ostatnio kupiliśmy sobie Adamantine Armor. Cokolwiek jak to znaczy. No i teraz koksimy. Teraz będzie jedna z tych moich najmniej ulubionych planet. Jedna z tych trudniejszych, ale... No i właśnie na razie się zastanawiam. Annihilator. Wiecie co? Testujemy go sobie. I to jest testowa arena. Tutaj możemy sobie przetestować bronię. Jak stwierdzimy, że jest do dupy, to jest do dupy. A jak stwierdzimy, że jest OP, to bierzemy OP. No, jeden missile i to jeden przeciwnik pada. Ale i tak oni nie są coś trudni. End challenge. Wiecie co? No jeszcze się zastanawiam nad Agent of Doom. Agents of Doom. Spitting Hydra. Nope. Wiecie co? Rzucimy monetą. Chwila, moment. Dobra, ma się monety. A, w ogóle trzeba też zrobić synchronizację. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dobra, więc rzucimy monetą. Już tu moją, że tak powiem, świnkę skarbonkę otwieramy. Co wyjdzie? 10 groszy, no cóż. Więc tak, reszka to jest... reszka to niech będzie... Annihilator. Orzeł to będzie Agents of Doom. Rzucamy. Reszka. Czyli kupujemy Annihilatora. Wiem, że niektórzy mogą mi nie uwierzyć na słowa, ale na sobie wypadła reszka. Purchase. No i dobra. A to nam się chyba... No właśnie. A nie, mamy przecież... No dokładnie. Bo od tej gry jest już tak wprowadzone, że mamy kilka tych kółek wyborów broni, co jest świetnym pomysłem. No i dobra, lecimy do Holostar Studios. Mam już wszystkich głęboko w tyłku. Lecę sobie tam. No i... latymy. Bo cały czas mówię jademy, to teraz latymy. Ja myślałem, że słyszę, że to już cutscenka się włącza jakoś. Ale nie, nie ma. Bo patrz. Po co to się nagina, co kurde, jak zawsze mam problemy z dźwiękiem w tych słuchawkach. No i dobra, teraz cutscenka będzie. Jeeves, activate the cloaking device. With pleasure, sir. Now you see us, now you... Oh, crud. Cut! That's it! You've disgraced my set for the last time, kid! Take up basket weaving! You're fired! Get me the monkey! I'll see you at the trailer, Clank. Agent Clank, meet your new sidekick! All right, forget the chase scene and go right to the grand finale. You did read the script I sent you. First, you narrowly survive a series of death-defying stunts, yada yada. You defeat the terror of Talos, yada yada yada. Finally, you rescue the Baroness, played by the lovely Miss Courtney Gears. Okay. And action! Neither. All right, this is the part where you take out the henchmen, then chase Maximilian out of the bar. Try to make it look real, all right? Action! Dobra. A tak na serio, to raczej został wywalony. Dlatego, że zlamił. No i teraz jego miejsce... Miejsce... Scrunch. Because... reasons. Nie można po prostu opieprzyć gościa. I nadal go mieć. Trzeba go zastąpić małpą, która może 100 razy bardziej rzeczy spieprzyć. No ale dobra. Ok,
Okay, Clank is hot on his tail. Maximilian tries to shake him off in rush hour traffic. All right, I love a good chase scene. Right, you're doing great, kid. Now, avoid the lasers and meet up with the monkey in the casino parking lot. Dobra, więc mamy jednorękich bandytów. Teraz musimy uciekać. Dobra. Nie opłacało się to w ogóle. Ale dobra, pewnie, że musimy uciekać. Żeby nie zlamić. No i dobra, koksimy, bo jesteśmy agentem klunki, kurde. One more time, people, like we rehearsed it. And action. Specjalnie nie mówię podczas tego, kiedy ten reżyser mówi, ponieważ... Ponieważ to może być ciekawe dla niektórych. A na tych, co już słyszeliście, to mogę po prostu mówić. Sobie. No i dobra, jedyny. I oczywiście to jest do scenariusza w serialu Secret Agent Clank, na którym podobno się opiera też gra. Clank and the monkey must put aside their differences and work together to reach that ledge. Let's see some real emotion out there, okay? No more scrunch. Idź tam, błagam cię. Ja sobie jakoś poradzę, to niekoniecznie. Aha, no w każdym razie ja to inaczej przeszedłem. Jestem dzięki temu pro. Jestem lepszy. Jestem mądrzejszy od gry, o Boże. Normalnie, tak samo jak w tamtej bazie na Paru Starz. Mówię, co to było. Ale tak, no jak słyszeliście też w kasynce, reżyser nam mówił, że... Maximilian strikes back, take three, and action! Właściwie to nie wiem, ile zostało tych dźwięków nagranych, gdzie on mówi kolejny take. Nie wiem, do którego by to można było robić, ale w każdym bądź razie zlamiłem, przyznam, zlamiłem, znowu. Jak mówiłem, to jest jeden z tych poziomów, których nie lubię, aczkolwiek część Clanka jest znacznie lepsza, według mnie. Dobra. Fajnie było, gdyby można było wyłączyć to jego gadanie. Ale niestety się nie da. Dobra. Chodź to scrunch. Tym razem to przejdziemy kanonicznie. Ogólnie też miałem problemy z nagrywaniem tego, gdyż z jakiegoś powodu nagrywarka nie chciała mi wykrywać dysku. No i... udało mi się w końcu zażegnać problem. Taki nieduży problem, bo prawdopodobnie wyjąłem znowu dysk za wcześnie, niż go odłączyłem od komputera i po prostu znowu coś się skrzeniło. Właściwie to chciałem nagrywać Raymana 3 na Game Boy Advance dzisiaj, żebyście mieli. Chociaż jakiś materiał, a nie żebym was zostawił z pustymi rękoma. Bo... czuł się wtedy, żebyście tak trochę zostali traktowani nie fair. No i dobra, myk easy. Proszę bardzo, to dawał, ale dobra, jedymy. Okay, this is it, people. The grand finale, Giant Clank versus the Terror of Talos. Don't screw this up, kid. Action! Dobra, czyli innymi słowem, jest to pierwszy i jedyny boss w tej grze jako Secret Agent Clank. Znaczy, jako Giant Clank, o. Wreszcie jako Secret Agent Clank również. Również możemy używać tutaj rakiet. Co jest bardzo fajnie. Ogólnie taka śmieszna rzecz, gdyż udało mi się kiedyś pokonać go, tego bossa, bez jakiejkolwiek ingerencji tych
ninja. Co było, szczerze powiedziawszy, moim takim wielkim sukcesem, bym powiedział. Ale dobra, rozwalamy tutaj czołgi. I teraz musimy się pozbyć wszystkich tutaj ninja. Power Render Ninja Storm. Jakoś tak, nie no, Ninja Storm to by były. Kiedyś się oglądało Mighty Morphin. To znaczy Mighty Morphin. Bo w Polsce to byli znani tylko jak Power Rangers. Mighty Morphin to tylko ci starsi ludzie wiedzieli, że to jest oryginalny tytuł. Oczywiście wszyscy... A, to jest jakieś wybuchowe rzeczy. Oczywiście wszyscy mówili Power Rangers. Do dzisiaj właściwie wszyscy mówią Power Rangers. No i kolejna dawka tych ninja, ninjów, whatever. Polska język trudna być. Dajcie mi tych ninja. Chyba ninja się nie powinno odmieniać. Tak sądzę. Nie wiem, może mnie jakiś teraz polonista poprawić. Tak samo jak dostałem opieprz, że trofei. No przepraszam, ale to ja nie umiem odmieniać polskich, angielskich nazw na polski. Tylko co ewentualnie imiona, to umiem tylko odmienić. Albo jak widzicie, jak piszę czasami nazwy firmy i nazwy różnych rzeczy związanych z grami typu glitch, to zamiast... Gliczy, piszę glicze apostrof y. 12 serio teraz? A, teraz możemy już uderzyć tego. Więc uderzamy, a co? Ja. Dla tych, co nie wiedzą, to chodziło o to, że kick some ass, czyli skok trochę tyłków. Coś w tym stylu. Skop im dupsko, czy coś w tym stylu. O, powiedzmy, że tak. No i przeszliśmy pierwszą część All Star Studios. Teraz poproszę cutscenkę. All in a day's work. Cut! Print it! That's a wrap, people! Pure box office raritanium clank. Even the critics are gonna love it. You have no idea what a thrill it is to be rescued by a big hunk of titanium alloy like yourself. Perhaps now you will tell me what Dr. Nefarious is planning. I have a better idea. Why don't you ask him yourself? What is it? I have a present for you, Snooky Wookums. I told you to stop calling me that! Just bring me Agent Clank! Of course, darling. Where am I? Is someone there? I seem to... Agent Clank, it is an honor to finally make your acquaintance. I have been following your exploits ever since your first mission, when you defeated the mind-stealing stop beasts from Dimension X. I believe there has been a misunderstanding. Secret Agent Clank is merely a fictional character I play on the horror video. Lies! Squishy lies! Oh, Len, I can't. It's not right. You're my cousin's uncle's son! Lies! You are a hero to robots across the galaxy, and yet you deny your own destiny. You choose to bow and scrape before the squishies! Where is your pride in who you are, Agent Clank? Organic life forms have as much right to inhabit this galaxy as we do. I see no reason to exclude them. Then I will give you a reason. Join me, and together we will rule an entire galaxy of robots. Or refuse. Remain a traitor to your own kind, and follow your beloved squishies into the black hole of oblivion!
Clank should have been back by now. What could be taking him so long? No i znowu się żuje burzy. Przepraszam. Ja przepraszam za to, że ja ciągle nadużywam tego tekstu. Eno, no, spoko ta broń. Ale. Więc tak, Clank został porwany przez Nefariusa. No jak się dowiedzieliśmy, Courtney Gears jest dziewczyną Nefariusa. Tak nieoficjalnie też, tak, że tak powiem. Zaraz ktoś mi opieprzy w komentarzach, że tak nie jest. Wiem dobrze o tym. Dobra, nic nie możemy kupić. Ale będą ją przerąbane, jak będę chciał kupić jakąś nową zbroję. Dobra. Nie no, to jest OP broń. OP po prostu. Nie, dobra. Widocznie dobrze wylosowałem. Los chciał, żebym to wylosował. No. Cały czas jestem zbyt przyzwyczajony do tego, że mogę sobie używać Thruster Packa. Więc dziś będziemy dużo używać turbo butów. Będę nagody się nazywają, o kurde. Ale cóż, jesteśmy atakowani przez tyranoidy. No, normalny dzień. W sumie to raz. Normalny dzień. Zaraz często to jest normalny dzień. Nie, to nie są jeszcze zupgrade'owane na naprowadzanie. Pixel, ogarnij. Tyk, tyk, tyk. Easy. No przestań by mnie naparzać! Jezu człowieku! Daj sobie dziewczynę, mnie naparza. Boże, to była hamowa kompletna. Nie, no, przepraszam. Nie wiem, co dzisiaj ze mną dzieje. Hamowa na 100%. Gdzieś tu się wyłaziło, bo pamiętam właśnie tutaj. Potrzeba hakera, ale pamiętam, że gdzieś... Nie wiem, czy ja głupa teraz zgrywam, czy co? Nie no, chyba dobrze. Tyk. No już mam hakera, myk! Pyk, pyk, pyk. O, przynajmniej raz zapamiętałem kontrolki, bo cały czas mam do... Cały czas zapominam kontrolek w tej minigierce. Myk. Już pierwsza fala przechodzona. Uj. W ogóle to jest też fajne, że... Właściwie, no nie wiem, czy to jest fajne, czy nie, ale... tylko na zielone oddziałują... No właśnie. Inne kolory, czyli na przykład strzały. A według mnie powinny jeszcze działać na niebieskie, żeby, wiecie, tak je przybliżyć i przyspieszyć cały ten proces, to byłoby fajne. Tak sądzę. A tak to nie jest fajne. I ogólnie tylko w chyba wersji na PS3 jest to aspekt 4:3. Ten ekran w minigielce w nawicie, z tego co sobie przypominam, jest więcej. Jest 16:9. Nie wiem dlaczego wersja na PS3 tak zrobili. Ale no wersja na PS3 jest w wielu aspektach lepsza. Jak na przykład to, że ma te sekretne skiny. A wersja na Vita nie ma. Halo? O. O właśnie. Kogo teraz mamy? Czy to jest... Clank. A w sumie Holostar Studios to robi akurat... co? Tajny agent Clank, jej! Dobra, ogarniam. Tyk. Nie no, większość przeciwników na hita bierze, to jest fajne. Pozbyliśmy się wszystkich, już się żółwia nie burzy, już się nie burzy. Przepraszam za nadużywanie tego tekstu, ale... Wybaczcie. Dobra, tam mam śrubę, więc idziemy po śrubę. Nie wiem dlaczego, ale... Śruba jakoś mi tak dziwnie brzmi. Nie wiem, może po prostu coś mi się kojarzy z czymś i... Nie wiem, może zgadniecie, z czymś to kojarzę. A ja też nie wiem, z czymś to miałoby kojarzyć, ale dobra.
Czy tam coś jest? Bo oni tam nie stali bez szlafu. No tak, przecież to jest. Wiesz, w sumie jakbym ja tutaj stanął, to bym niezniszczalny. Dobra, ale oczywiście musimy znowu użyć hakera. W tym poziomie jest trochę. Powiedziałbym nawet, że nadużywanie hakera, ale. No jest. No za bronię. Jakim ja jestem, żeby im bronić? Żeby tyle tego hakera używać. Jestem szczerze powiedziawszy, ciekaw, jakie minigierki będą w tym nowym Ratchet & Clanku na PS4. To jest taka rzecz, która mnie strasznie zastanawia. Czy po prostu te z jedynki. Czy w jedynce były jakieś minigierki? Pamiętam, że były hoverboard races, ale właściwie to jest tyle, co ja pamiętam. To właściwie tyle. Nie, możecie mi powiedzieć, jakie będą. W każdym razie, jeżeli to będą z jedynki, to nie mi się dobrze przypominają, bo jedyne, jakie lubię, to w no mniej więcej w trójce. Ale chyba to jest, najbardziej moje ulubione, co będą w dwójce. Tak, wiem, że w dwójce mówiłem, że ich nie lubię, ale tak z dwojga złego wolę już te z dwójki. Więc gdyby dali z jedynki, choć nie pamiętam, jakie były, co chyba bym się. O, co się stało? Ja się na serio pytam, co się stało? Czasem bywa. Sometimes life happens. Tyk. Tyk. Pa-pa. Zginęli. W kanałach. Tragiczna śmierć. Nie no, właśnie to jest tragiczna śmierć, nie jest się z czego śmiać. Znaczy, śmiać z głupoty w sytuacji, ale nie śmiać się z czego. Ze śmierci. O. Powiedział ten, który niedawno mówił, że animacja śmierci jest śmieszna. Tak wiem, jestem okropny. Jej, no tak mi się zupgradował. Nice. Jest najśmieszniejsze szybciej niż broń. Gimme. Gimme. Dobrze, że za niedługo będziemy mieli taki pewien sprzęt, który nam bardzo pomoże. Znaczy za niedługo, no jeszcze trochę zostało właściwie gry. Żeby zdobyć ten przedmiot. Pa. Dobra, ja chcę moją amunicję. Give me the ammunition. Get to the chopper. W ogóle... Zauważyliście, jak raczyta wykręciło? O. Dobra, nie. Yeah. No i teraz macie przerąbane. No, który pierwszy? Który pierwszy? Który powiedziałem pierwszy? No się włączył Spartanin mod. O kurde! Nie, 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 nie. Dobra, dobra, było ostro, było ostro. Co zrobiłem właśnie? Znaczy ten od... Co ja właściwie robię? Nie, że śnieg zaczyna padać? No... Aha. Świetnie. Nie, Nitro Launchera użyję. Pyk! Znowu no, tak się upgrade'ował. Nice. Clank, where have you been? I thought something happened to you. I was having my sprockets lubed. You picked a fine time for a tune-up. Where's Courtney Gears? Miss Gears has left the planet. What? Well, what about Nefarious? Did she tell you where he is? Dr. Nefarious is aboard a star cruiser called the Leviathan. Okay. Nice job, Clank. So? I'll just call Sasha and have her track down that Star Cruiser.
A co tu się dzieje? Dobra, to zostanie wyjaśnione dalej w fabule. Ja tutaj spoilerować nie będę. Nie chcę być chamem o spoilery. Pyk! Dziękuję. Ani chwila, trwał 2. Zawsze spoko. Whee! To jest akurat śmieszne. Myk. Nie wreszcie po co to zrobiłem, ale dobra. A no tak, teraz anihilator będzie rozrzucał takie fajne bomby. To jest dobre. Może to rozwalić takich pomniejszych przeciwników lub inne części mapy, które mogą mi dać sporo hajsu. Tak, oczywiście pikselowi tylko hajs w głowie. Nic więcej. Chciałem to zrobić tak. No właśnie. No i połowa praktycznie skipnięta. Give me that shit! Dziękuję. Dziękuję. No dobra, no i teraz. Pyk! Nie wycelowałem. Dobrze, kalama za mnie. Dobra, pyk! 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 Ale marnuję amunicję, ja pierdolę. Gdzieś tu był jeszcze. A właśnie. Co jest? Ja się na serio pytam, co jest? Czy ja nie mogę? What the fuck is going on here? A z jakąś... Dobra. Jakiś... dziwny glitch. Nie wiem właśnie co się dzieje właśnie. Ale dobra. Let's say that's just normal. Okej, jak się tu dostać? Ktoś wie? Ja bym chciał... No. Tak? No nie! Ja to chyba... O kurde, ja to chyba muszę spać na to. Dobra, to chyba będzie optymalnie. Ja nie dam rady. Ale dobra, tu chodźmy, bo tu prawdopodobnie będzie ta nowa śrubka. Dobra. Pyk. No i tu ta nowa śrubka. O, dawno nie widziałem tej animacji. Dobra, myk. Spadnęłem. No i znowu go tak wykręciło. O co chodzi? Ile glitchy w ogóle w tym odcinku? Ratchet wykręcający się nie wiadomo jak, nie wiadomo po co. Teraz jeszcze zgliczowany first person view. Co, zgliczowany odcinek? Ła! Osz, ty orzeszku. Pyk. No co je? Dobra, nie będę się prosił, kurde. Jej, to nowa śrubka kolejna. Dobra. Co się dzieje? Wow. What the fuck? Dobra, gdzie jest mój statek? Yo, dudes! Hey, Skid. How's the stakeout going? Awesome. A few minutes ago, this totally tricked out space limo rolls up, and dude, you won't believe who was in it. Courtney Gears! Oh, were you spotted? No way, man. I've been staying out of sight, keeping a low profile. I'm like a shadow, dude. And you're sure it was her? Totally. She even autographed my t-shirt. Oh. You know how much this thing is worth? Skid, get out of there. Hold on a sec, bro. Somebody's coming. Hey, if you dudes are here about the shirt, the bidding starts at 300 bolts. Whoa, chill out, man. Hey! Skid's in trouble. We better get back to the Obani Moons.
Powrót do Animus. Nie ma szans. Nie ma szans, już odcinek jest pół godziny. Ponad kilka sekund. Nawet... Ej. Wrócimy oczywiście jak zawsze na starszy Phoenix. Boże, ale szybko zaciął. Wydaje mi się, że dopiero co zacząłem odcinek. Przed chwilą. Ale się nagle okazuje, że po prostu mi sekundę pokazuje i tak naprawdę ten odcinek trwa 30 sekund tylko. Nie no, aż ten głupi bym chyba nie był. Dobra, zobaczmy ogólnie ile mamy tytanowych śrubek i czy mamy jakąś nową zbroję. Czy było dzisiaj synchronizacja? Była. Więc... coś nowego jest? Nie ma jeszcze nic nowego. Jeszcze. Ile mamy tytanowych śrubek jak na razie? Nie pisze. Mamy 12. Czy coś chcemy kupić sobie stąd? Nie sądzę. Może ninja? Posaru. Mukłak. Ik, mukłak. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście za tydzień będzie kolejny. Na razie cześć. Pa, pa. Aha, jeszcze zapraszam was na piątkowy livestream do Sonic 25. Tym razem będziemy ogrywać Sonica 2. Będę to przypominał przez cały tydzień. Więc dzięki za oglądanie. Na razie cześć. Pa, pa.